tłumaczę, dlaczego jestem tak blisko Was, dlaczego jestem tak zoomowana. Z tego względu, że dzisiaj będę testowała moje szmineczki, Będę Wam pokazywała kolory moich szmineczek. Pod każdym filmem zadajecie mi kupę pytań na temat ten, jaki kolor miałeś w tej chwili na ustach. Więc postanowiłam wyciągnąć moją całą kolekcję szminek, tych, które używam, te, które nie użyłam, poodkładałam, bo myślę, że nie są warte pokazywania, skoro się nimi maluję. I tu mam takie piękne pudełeczko z Biedronki, na pewno je widziałyście, z dziureczką i w nim trzymam całą moją kolekcję szmineczek, tych, które używam. Więc kolekcja moja, proszę bardzo, duża, nieduża, połowę szminek już mi zepsuł synek, więc tych nie będę pokazywała, te, które się nadają do pokazania. Będę Wam pokazywać, no właśnie, więc przechodzimy do tematu. Ja tutaj przygotowałam sobie chusteczki do demakijażu oraz małe lustereczko, żebym się kontrolowała, jak się maluje. I wybaczcie, że zerkam co chwilę w podgląd, mam znowu cudowne dzisiaj światło, więc przepraszam od razu na wstępie. Zacznę może od najjaśniejszych szmineczek, jakie mam, bo trudno mi będzie zmywać później bordo, w bordzie już chyba zostanę. Więc tak, zaczniemy od jednej z najjaśniejszych szmineczek, jakie posiadam. Przepraszam, że szeleszczę. Będzie to szmineczka, bez różnicy. Pierwszą szmineczką, jaką będę Wam pokazywać, będzie szmineczka z Avonu, z tej kolekcji takiej, wiecie, w tych czarnych, najbardziej klasycznych opakowaniach, jakie mogą być. I ona ma tutaj matowy pasoczek, gdyż jest to szmineczka matowa. Zazwyczaj te szmineczki wyglądają w ten sposób, mają srebrny paseczek. Jak nie, są to matowe szmineczki. Więc pierwszą szmineczką, jaką będę Wam pokazywać, będzie to szmineczka matowa z firmy Avon w kolorze Matte Blossom. Tak wygląda, mam nadzieję, że się cokolwiek zoomuje. Matte Blossom. Jest to niby taki różek. Zaraz zobaczcie, jak on się prezentuje na ustach. Zobaczcie, jak wyglądają moje szminki. Moje szminki wszystkie są w takim kształcie. No ale nic, malujemy. I tak się prezentuje pierwsza szmineczka. Ona jest bardzo jasna i taka matowa. Nie wiem, czy kamera dobrze odda kolory, mam nadzieję, że tak. Jest to taka szmineczka, którą ja bardzo lubię stosować, kiedy jestem bledsza, czyli w zimę, jesienią, rzadziej latem, kiedy jestem opalona, gdyż ten kolor dla mnie się gryzie z opalenizną skóry. Więc to jest pierwsza szmineczka. Jest ona matowa i ja często nie nakładam jej w ten sposób, tylko już po nałożeniu takim rozcieram jeszcze palce. Wtedy wygląda ona jeszcze delikatniej. Moim zdaniem to bardzo ładny właśnie kolor dla blondynek lub po prostu dla szatynek i brunetek, ale o jasnej karnacji na zimę, więc kolorek prezentuje się tak. Zmywamy i jedziemy z drugą szmineczką. Ok. Druga szmineczka, jaką Wam pokażę, jest to jedna z moich ulubionych, jest to jedna z moich ulubionych szmineczek. Ona pasuje dosłownie do każdej osoby, dlatego nazywa się Carnation. Na razie testujemy szmineczki z Avonu, więc znowu Avon, klasyczne opakowanie ze srebrną tą tutaj obwódką z napisem Avon. Kolorek Carnation. Karnacja, to jest też taki różek, to kolorze już błyszczące. Kolejna moja, mój piękny kształt szminki, malujemy. I ten kolorek jest już zdecydowanie bardziej błyszczący i taki naprawdę pasujący do każdego typu urody moim zdaniem. Jest przepiękny, nie wiem jak Wam się podoba, mi się ten kolor bardzo podoba. Ja na pewno do tego koloru wrócę, bo szmineczka mi się niestety kończy. Więc kolorek Karnacja z Avonu wygląda w ten sposób. Zmywamy. Kolejną szmineczkę, jaką Wam pokażę, czyli mamy tak, odkładamy te dwie, żeby mi się tu nic nie pomieszało. Dwie już są pokazane. Kolejną szmineczką będzie również Avon, ale to już jest taka inna seria, ona jest taka szczuplejsza. Ja Wam ją już pokazywałam w jakimś filmiku. Również Avon, kolorek nazywa się Hibiscus. Jest to szmineczka bardziej nawilżająca. Pachnie przepięknie malinami, tamte w ogóle nie pachną. Idziemy, lecimy. I ten kolorek jest taki bardziej... mniej kryjący, o właśnie, mniej kryjący, ale moim zdaniem jest to piękny róż, bardzo ładnie podkreślający urodę ust i również uważam, że i dla brunetek, i dla blondynek będzie się spisywał super. Chociaż dla mnie ten kolor ma jeden minus. Jak to się mówi, zęby wydają mi się bardziej żółte w tym kolorku. No ale kolorek sam w sobie, konsystencja tej szminki, zapach jest przepiękny, więc znowu Avon, zmywamy. Okej. Ała, ale zajad mi się zrobił. Och, jak ja tego nie lubię. Więc Avon następny przeszedł.
Kolejną szmineczką będzie szmineczka z Lovely. Jest to mój hit ulubieniec, już też o niej mówiłam. Też często pytacie, co to jest za kolorek, jak mam go na ustach. Jest to szmineczka w kredce, nazywa się Color Wear Long Lasting Lipstick i mój kolorek to jest kolorek 3. Szmineczka prezentuje się w ten sposób cała. I ją się wysuwa i malujemy. Bardzo delikatny róż, bardzo ładnie pasujący do mojej karnacji, tak uważam. Cudowna konsystencja, niedrogie pieniążki, serdecznie Wam polecam. Kolorek bardzo naturalny, bardzo ładny. Piękna szmineczka. Zmywamy. Czyli to była szmineczka z Lovely. Kilka Avonów Lovely. Dobra, odkładamy. Kolejną szmineczką będzie szmineczka, która jest z firmy Rival de Loop z Berlina. I jest to kolor 50. Kolorek wygląda tak, z kolejny róż. I o, ja za nią nie przepadam. Zobaczcie, jak ona się prezentuje. Ona jest bardzo taka kredowa. No i ten kolorek wygląda tak. Dla mnie już jest o wiele bardziej sztuczny niż tamte róże. Jest taki bardzo barbiowy. Nie wiem, czy kamera to oddaje. Później przejrzę ten filmik, to zobaczymy. Ale one są bardzo barbiowe i tak jakby troszeczkę usta były naklejone. Bardzo ładny kolor, ale trzeba lubić takie kolory, żeby w takich kolorach chodzić. Zmywam. Mi się przyda chyba nowy wacik. Usta bolą od tego tarcia. Dobra, czyli pokazałam Wam Rival de Loop. Kolejnym kolorkiem będzie również Avon. Szmineczka już jest z takiej serii, ja nie wiem jak te serie się nazywają, naprawdę ona jest już srebrna, cała srebrną skówkę ma tutaj napis Avon i jest to kolor Kiss Me Pink. Chyba Wam nic nie pokażę. Zapomniałam, że wykończyłam tą szminkę. Chociaż może, żebyście zobaczyły, jak ten kolor wygląda. Ja tutaj mam pędzelek. Nałożę sobie tą szmineczkę pędzelkiem, żebyście zobaczyły, jak ten kolorek się prezentuje. Może któraś by była zainteresowana, więc wolę pokazać. Mimo, że u mnie jest już ona wykończona. Czyli kolejna rzecz do projektu Denko. Ja bardzo lubiłam tą szminkę, ale też w okresie lato, wiosna. Ona jest już bardzo błyszcząca. Nawet bym powiedziała, że daje taki efekt trochę jak błyszczyk. Szmineczka prezentuje się w ten sposób, jest o wiele bardziej błyszcząca niż tamta. Jak możecie zobaczyć, ona ma takie drobinki złote. I może przez to jej za często nie używam, ale lubię ten kolorek, tak. Zmywa. Bardzo podobne te szminki do siebie, nie? Mam nadzieję, że w kamerze nie wyglądają one jak identyczne. Bo jednak ciut się wszystkie różnią od siebie. Ja jestem miłośniczką róży, bardziej niż nudziaków i czerwieni, chociaż bordo też mam i też Wam na pewno je pokażę. Ok. O, usta mnie bolą naprawdę. Dobra, więc sprawdziliśmy teraz jaką szmineczkę, jaka to była szmineczka, jaka? Jakiś Avon, aha, ta srebrna, dobra. Kolejną szmineczkę, którą chciałabym Wam dzisiaj pokazać, jest szmineczka, którą również ciągle mnie pytacie. Jest to taki fuksjowy kolor, znowu ta standardowa kolekcja Avonu. Kolorek się nazywa Fearless Fuchsia. Nie wiem jak to czytać, jest to taki mocny róż. Bym powiedziała, że to jest taki róż neonowa fuksja, o właśnie, malujemy. I ja ten kolorek uwielbiam. Kolorek w całości prezentuje się w ten sposób. Dla mnie jest to przepiękny kolor. Przepiękny. Często w kamerze wygląda bardziej na fioletowy niż jest w rzeczywistości. Jest to taki bardzo mocny neonowy róż. No jest przepiękny. I to jest jedna również z moich ulubionych szmineczek. Zmywam. Zaraz będzie ciężej, bo coraz ciemniejszej te szminki. Okay. No, usta już mi pofarbowały. Dobra.
Następnym, czyli to było Fairless Fusion Avon. Kolejną śmineczką będzie również Avon i nazywa się Bright Nectar. Znowu ta kolekcja, to jest chyba Color Trend, chociaż nie wiem, jak ona się nazywa. Ja Wam tutaj się napiszę, jak się ta seria nazywa tych śmineczek moich ulubionych. I ta to jest Bright Nectar, to jest taki pomarańcz. Ona tak naprawdę wygląda na taką morelową na moich ustach w rzeczywistości, więc malujemy. I tak ten kolorek się prezentuje. Jest to taki pomarańczowo-brzoskwiniowy kolorek, również o takiej samej konsystencji jak wszystkie z tej serii. Są takie aksamitne, bardzo miłe, ciut błyszczące, ale bez żadnych drobinek, więc ja takie szminki bardzo lubię. Więc Bright Nectar prezentuje się w ten sposób, zmywamy. Chyba za mało tych chusteczek wzięłam do filmu. Ale muszę sobie jakoś poradzić, bo nie będę tego filmu przerywała, tylko po to, żeby iść po chusteczkę. Okej. O Jezu. Załóżmy, że te usta już są pozmywane. Dobra. Bright Nectar za nami. Kolejną szmineczką, no tej Wam nie pokażę, to Wam pokażę na koniec, bo jest tak intensywna, że ciężko ją zmyć. Kolejny kolorek, jest to kolorek z Make Up Revolution i jest to Enhanced kolorek się nazywa. Jest to taki fiolecik, tak wygląda szmineczka. Ona kosztowała całe 5,90 na kosmetykach z Ameryki. Malujemy. O, i to jest taki już bardziej fiolecik, jak widzicie. Mi się ten kolor bardzo podoba, ale niewielu osobom się podoba. Ja jestem bardzo z tego koloru zadowolona i na pewno jak tylko ją wykończę, to sięgnę po następną. Więc kolorek Enhanced Make Up Revolution prezentuje się w ten sposób. Kolejny kolorek, który chciałam Wam pokazać, kolejną szmineczką będzie również Avon. Jest to Color Trend, o to jest Color Trend, czyli tamta seria na pewno się tak nie nazywa. Avon Color Trend, kolorek nazywa się Amethyst, ja jej używałam w teście kosmetyków, też Wam podlinkuję ten filmik i to jest kolorek taki już bardziej zmrożony. Już Wam pokazuję. Zmrożony, ma taką białą poświatę, ale bardzo mi się podoba. Kolorek wygląda w ten sposób i jest to Color Trend, kolorek Amethyst z tej serii właśnie Color Trend z Avonu. Białe opakowanie, kolorek prezentuje się w ten sposób. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Usuwam, bo mi się podoba. Ja naprawdę chyba po tym filmie będę musiała sobie miód nałożyć na usta, żeby je zregenerować i nawilżyć po tym tarciu. Nie jestem przyzwyczajona do takiej dużej ilości szminek w jeden dzień. Jeszcze w jedną chwilę. Kolejnym, chyba szmineczki już wykończyłam wszystkie, które chciałam Wam pokazać. Tak, wszystkie szmineczki wykończyłam, które chciałam Wam pokazać. Teraz Wam chciałam pokazać ten tint, użyjemy na koniec. Kredeczek Wam nie będę pokazywała. Chciałam Wam pokazać tą szmineczkę w kolorze Extreme Mauve, o którym pytacie mnie ciągle. Jest to przepiękne bordo. Już Wam pokazuję, jak się również z tej serii właśnie z Avonu. I lecimy. W jakim filmie jej nie mam na ustach, ciągle się mnie pytacie, co to za kolor. Uważam, że to jest przepiękny kolor na jesień, zimę. Kolorek prezentuje się w ten sposób. Jest to takie mocne bordo, piękne bordo. Extreme Mauve Avon. Ta standardowa kolekcja Extreme Mauve. Tu wygląda na bardzo ciemną. Jest przepiękna na ustach. Przepiękna. Ja bardzo lubię ją używać. No wygląda pięknie. Śliczna, nie? I ostatnią rzeczą, jaką chciałam Wam pokazać, będzie to tint z Biedronki. Dlatego użyłam go na koniec, bo jego zmyć jest bardzo trudno. Jedyny minus tego tintu. Dobrze, zostawiam sobie czystą chusteczkę na tą szminkę, bo ona jest bardzo mocna. Okej. Okay.
Coś mam już tego malowania. Dobrze, to ostatnia szminka. Ostatnia szmineczka jest to Lip Tint z firmy Belle z Biedronki i mój kolorek to jest numerek 5. Chyba, jak dobrze widzę, tak, 5. I to jest szmineczka taka wżerająca się, taka farbka do ust w formie błyszczyka. I z tą szmineczką właśnie trzeba uważać. To jest jej minus, moim zdaniem. Bardzo mocny kolor intensywnego różu w numerku 5. Mocno wżerający się w usta. Ona jak za chwilę zeschnie, to już nie będę mogła jej zmyć, więc prawdopodobnie miniaturka do tego filmu będzie w tym kolorze na ustach. Już cały dzień będę musiała w tym kolorze na ustach chodzić. Jedyny sposób na zmycie jest oliwka do ciała, olej, oliwa z oliwek i tak dalej. Wszystko co tłuste zmyje to albo taki płyn dwufazowy z jaj. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, mam nadzieję, że przydało się to, co Wam dzisiaj pokazałam, że może po którąś szmineczkę sięgniecie. Napiszcie mi, która Wam się najbardziej podobała. Dziękuję, że ze mną byliście. Do zobaczenia w następnym.